Dzień dobry, Todorowski Aleksander jest tym razem tutaj. I ostatni raz Damian Zbożyn i Dziordzie Czotro was dzwonili na mecze. Teraz smo byli tutaj Jakub Tošić i ja. I chcieli by was powitać na następne mecze z Legijem, Ruchom i Lechom, da wygramy razem 3 mecze. Todorowski Aleksander, Wilka Zagłębia Lubin. Dlaczego pane chodzi na mecze Zagłębia w tym sezonie? A myśli, żartuję. Dzień dobry pani Natalio. Dobrze się dodzwoniłem do pani Natalii, tak? Tošić Jakub z tej strony, zawodnik Zagłębia Lubin. Najbliższe mecze mamy z Ruchem 22 kwietnia o godzinie 18, no to już najbliższy piątek. Zaraz po meczu z Ruchem gramy kolejny z Legią Warszawa, czyli wiadomo z liderem naszej tabeli, też o godzinie 18. Z Lechem jest 11 maja o 20:30. Todorowski Aleksander, Piłka Zagłębia Lubin. Warto byłoby może odwiedzić nasz stadion jeszcze w tym roku. Mogę oczekiwać jakiejś zapowiedzi, że pani się stawi? Mister Bolikowski? Nie. Do speak English? Francuski menadżer dzwoni. Tak? 389. Niedostępny, dobra. Idziemy następny. Daj, może mu to podziękować. Gdzie ten? A tutaj, Edita. To jest czwórka albo dziewiątka? To tutaj, to dziewiątka. Pan Adrian Piatek nie chodzi na mecze Zagłębia Lubin. Regularnie, ale tutaj mi pisze, przestał ostatnio chodzić, a to nie dobra informacja na pewno. Zajęty. Będzie chodziła na pewno. Chcielibyśmy pana mianowicie zaprosić na te jeszcze 3 mecze rundy finałowej. Będziemy bardzo zaszczyceni pana obecnością na trybunach. Ostatnie 2 mecze nie są zadowalające też zarówno nas, jak i kibiców, ale na pewno w tych 3 meczach u siebie będziemy grać pełną pulę i jak najwyższe miejsce w tabeli, więc serdecznie zapraszamy. Dobrze, ja tym razem bym wam chciał podziękować za doping i oczekuję was na piątek też Ruchu. No i tu się dodzwoniłem. Każdy mecz chodzi, to nie dobrze, każdy mecz jest tutaj. Na pewno cieszy nas to, że pan będzie nam kibicował w tych pozostałych 3 meczach. Pan ma karnet, tak? Czyli pana już nie muszę zapraszać. Proszę, to proszę zabrać karnet i zabrać całą rodzinę. Jakąś siostrę, może nie wiem, żonę, dzieci. Kibice są 12 zawodnikiem w tym sezonie dla nas i będzie nam miło pana gościć na naszych meczach. Ja tak po polsku nie jestem najlepiej, ale wszystko rozumiem. No to super. No to cieszy mnie to bardzo. Żadna wkrętka nie będzie, nie? Tak. Teraz mnie zawiesili na 2 mecze. No, odcierpiałem. Znaczy w sumie 3 mecze byłem za żółtą kartkę. Pauzowałem z Wisłą i teraz 2 mecze pauzowałem za czerwoną. No pan jest tutaj chyba w temacie, więc wie pan o co chodzi. No, ale... imię mi powie Andrzej. Andrzej. To jest pan Andrzej? A, praca. Dobrze, aby tym razem chciało da... Teraz piątek gramy mecz Ruchom, bo pan może chodzić. No tak, wiadomo, troszeczkę pogoda może będzie lepsza, więc może od razu można z Dziedziusiem, tak. Jak najlepsze miejsce na koniec sezonu. I to są bardzo dobre mecze, to jest grupa mistrzowska. Dzwonimy teraz do Adriana Rakowskiego. Halo. Dzień dobry panie Adrianie. Dobrze się dozwoliłem, do pana Adriana, tak? Mhm. Panie Adrianie, chcieliśmy mianowicie zapytać, dlaczego pan tak słabo w ostatnich meczach bardzo mało gra i w ogóle, nie wiem, ten ostatni mecz też bardzo nieudany, bo przegrany i chcieliśmy... Tošić. Ale czemu pan od razu jest taki nieprzyjemny, Tošić? Halo, to nie żart, tak. Nie żart, na pewno nie żart. No to fajnie, że pan to odbiera, tak. Proszę zabierać całe rodziny z nami, ze sobą na mecze, a my będziemy się starali odpłacać fajną grą.